I zobaczcie, jakie Mean Girl Energy ma cały ten wywiad. Wygląda tak, jakby te dwie dziewczyny siedziały tam jako kumpelki i kompletnie ignorowały. Tak, jakby ta dziennikarka po prostu była randomową dziewczyną, która przysiadła się do nich na stołówce w szkole. To jest stary wywiad sprzed kilku lat z gwiazdą Blake Lively, który. Ostatnio Blake było trochę głośniej z powodu premiery uh, It Ends With Us na podstawie książki Colin Hoover. No i dziennikarka, która przeprowadzała ten wywiad, wrzuciła ten filmik z podpisem, z tytułem The Blake' lively interview that made me want to quit my job. I zobaczcie, jakie mean girl energy ma cały ten wywiad. Bump. Uh... Congrats on your little bump. <laughs> Blake była w ciąży w trakcie tego wywiadu. Więc dziennikarka gratuluje jej, jej małego bump, tak, jej brzuszka. Na co od razu agresywnie Blake odpowiada: O, gratuluję ci Twojego brzuszka, wiedząc, że dziennikarka nie jest w ciąży. I co jest najbardziej bolesne, okazuje się, że ta dziennikarka całe życie zmagała się z problemami z płodnością i nie mogła zejść w ciążę, co musiało być um, wyjątkowo niemiłe w tym momencie. Co to my bomb. You've got two nice ones. These... Sprawia to wrażenie, jakby Blake miała po prostu pretensje do dziennikarki, że zaczyna od pog pogratulowania jej, jej brzuszka, tak jakby dopatrywała się w tym jakiegoś rodzaju, nie wiem, uprzedzeń. Więc dziewczyny sobie teraz stroją żarty z tego. They are kind of bumps, aren't they? No, not bumps. The lovely lady lumps. Check okay. it out. Thank you, thank you. You like the movie? Are you Woody Allen fan? I love most of his movies, and this one was so like visually amazing. Yeah, it's gorgeous. Did you guys love wearing those kind of clothes that you? Yeah, yeah. And you know, working in digital. Everyone wants to talk about the clothes, but I wonder if they would ask the men about the clothes. I would. I love old jet. to musiało być takie bolesne. Dziennikarka pyta, czy podobało im się noszenie wspaniałych kostiumów na planie, i znaczy, no, no, kostiumów. I Blake zwraca uwagę, że pewnie mężczyzna mnie zadałaby takiego samego pytania. I widać po prostu, jak całe światło uchodzi z oczu dziennikarki w tym momencie. Jesse's his, his wardrobe, was oh, I know. wardrobe was so high-waisted pants. He's so great. I, I wish men tak, trzeba zwrócić uwagę, że był to film kostiumowy, więc pytanie o kostiumy nie było aż tak, wiecie, od czapy. I, I cała energia z tego wywiadu, która wygląda tak, jakby te dwie dziewczyny siedziały tam jako kumpelki i kompletnie ignorowały. Tak, jakby ta dziennikarka po prostu była randomową dziewczyną, która przysiadła się do nich na stołówce w szkole. I. I okej, okay, o, oh, co, co tu robi ta dziwna dziewczyna? Poignorujmy ją, poplotkujmy o czymś swoim i kompletnie nie czekają na jej pytania, gadają ze sobą we dwie, ignorują ją. Oh, so good. Like, widzicie jej minę? Ona jest na skraju S już w tym momencie. Oh, oh, nie, There's you so mean much like, warmth of everything, you know? Yeah, it's not just the women that that <clears throat> have the clothes. But I mean, I feel Victoria, like the women get the conversation, but <clears> it's like yeah every detail with everybody like, yeah so, it was so amazing to look at Steve's and then see white it. suits yes and then you notice in l.a like everybody's in cream colors and all the men are wearing like white and cream and then mm -hmm. you get to new york and it's a little bit more browns and moodier and, and susie really told such a story yeah um, amazing alongside vittoria ja widzę tutaj i see literally in her eyes I I głupoty, ją because it's, it is a lot brighter and sunnier in LA, and, and New York has just a steaminess to it. And I think you know the whole Hollywood glam—it's so glamorous. And everything. Mm -hmm. Can you relate to the things they were saying about Hollywood? It's so Gowli pyta, po co się zgodziły na wywiad, skoro tak się zachowują? I trzeba przyznać, że jak jest promocja jakiegoś filmu, to aktorzy są często zobowiązani udzielać tych wywiadów z Rilliard. i one wszystkie są takie same i często są nudne. Co nie zmienia faktu, że to nie jest wina dziennikarzy, którzy też odwalają swoją robotę. Gero, to jest film, w którym ty występujesz, jakby to oczywiste, że będziesz musiała brać udział w jego promocji. no Nie każde pytanie będzie groundbreaking, kompletnie odmieni twoje życie i poruszy cię do głębi. No. So easy to get seduced by the fame and the money and the oh, glamour. Oh, you see it all the time. That was one of my favorite things about the movie, where the subtle turns to mm -hmm. their own um, transition into like the ego mm -hmm. of showbiz that Kristen has in that mm -hmm. scene with Steve Carell, and then with with Bobby taking on the persona of a club mm -hmm. owner, but still like these are things you do in your and. An adult. Yeah. When you have to work, you have yeah. to. You play a part. You mm. you play at your life in a in a way that you find successful. Or um, so it's it's a lot about choices, mm. and then they carry you know they carry this 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 love, you know, and it's just very yeah, it's, it's very it's grown up to see more. where they came from though and see how authentic these people truly are and what good people they truly are too. Yeah. It's what you would see from the outside of the cafe society. You could dismiss each of their characters, you know, right. but to see what a heart and soul each of them have is is nice, and it's something that you know. I, that's the thing, you know, as far as like relating to it personally. That you see, you know, you have these ideas of people that you're fans of, and then you meet them and get to know them as a person, and oftentimes you're such a greater fan of them as a person than you are as the person that people feel like they know, and that's mm -hmm. always that, That's always nice and refreshing when yeah. you, when you see that. Yeah. Do you feel like? What do you feel like is the biggest misconceptions about fame and, and Hollywood in general? I think the idea that people think that they know you—I think because of um, the, the, how intrusive media is these days—they um, there's people care so much more about you. Tak, ta, ta aktorka w białej yy, w białej koszulce zdecydowanie ma energię takiego, wiecie, sidekika popularnej dziewczyny w szkole. Nie wiem czy... Kojarzycie ten fenomen, ale jak jest popularna dziewczyna w szkole, to zawsze ma przynajmniej jedną albo dwie takie orbiterki, które bardzo, bardzo chcą y, znaleźć się w jej kręgu. Te kontrowersje wokół Blake, jak wspominałam, zaczęły się w związku z wyprodukowanym przez nią filmem It Ends With Us na podstawie książki Colin Hoover. O której słyszałam wiele złego, ale nie czytałam i nie oglądałam też filmu. It Ends with Us jest opowieścią o przemocy domowej i o przemocy ogółem, a cały marketing, który, jak się mówi, był pod kontrolą Blake, sprawia wrażenie, że jest to film, że jest to po prostu komedia romantyczna, że jest to y, taki chick flick, i prawdopodobnie jest to świadoma marketingowa decyzja, która miała y, po prostu więcej ludzi skłonić do pójścia do kina. I od wyboru ostatecznego plakatu przez eventy organizowane przez Blake, na których na przykład podawano drinki, swoją drogą, film o przemocy domowej powiązany z kampanią alkoholową, to już trochę, wiecie, jest, jest shady, bo, bo tu też, bo Blake ma swoją w ogóle linię jakichś alkoholi, więc promuje swoje biznesy. W ogóle powiązywanie też tych kampanii z, z kampanią Deadpoola, bo wiecie, Blake, Blake jest żoną Reynoldsa, więc oni generalnie mają swoje hollywoodzkie imperium, którym produkują filmy który, i nie tylko filmy, bo mają właśnie mnóstwo innych, są po prostu biznesmenami. I zawsze w jakiś sposób promują swoje inne biznesy przy okazji swoich filmów. Tak, i reklamowanie linii produktów do włosów przy okazji tego filmu. Próbowali z tego właśnie, tak jak piszecie na czacie, próbowali z tego wycisnąć jakiegoś Barbenheimera, żeby połączyć Deadpool'a z It Ends With Us, co jest tak słabym pomysłem. To nie miało szans się wydarzyć po pierwsze, a po drugie, czy powinniśmy mieszać Deadpool'a z filmem o przemocy. I tu są na imprezie promocyjnej It Ends with us, są drinki nazwane w jakiś sposób śmiesznie nawiązujące do postaci w, w filmie. Sama Colin Hoover zresztą też miała kilka w, w top marketingowych, tak jak e, przypomina nie, nie Zabudka. E, próbowała robić kolorowankę dla dorosłych na podstawie e, tej własnej książki. Przedziwne, przedziwne, przedziwne decyzje marketingowe wokół całego tego projektu. Był jeszcze. Ach, okej, okay, jeszcze jeden wywiad śmieszny wam pokażę. E próbowali zrobić taki śmieszny sketch, w którym to jest aktor, który gra e kochanka Blake Lively w tym filmie. Próbowali zrobić taki śmieszny sketch, w którym przychodzi z nim przeprowadzić wywiad mąż Blake, Ryan, a on niby nic o tym nie wie. I to ma być stworzyć taką niezręczną atmosferę, na której opiera się większość humoru Rayana Reynoldsa. mówi. Okay, thanks man. Werka Hejterka dzięki za suba i Rymena Hill dzięki za suba. Yeah. Oh, um, cool. <laughs> It's not every really day the husband gets to interview his wife's love interest in a film. to kind of jest crazy, you Nie I don't remember to uh, seeing this on the schedule. Let's dive in, shall we? so i saw you posing in a photo with mrs reynolds and um, i'm sorry what do you call her do you guys have a nickname or, no. or something oh, okay no just so it's mrs okay um, anyway i saw this photo it was pretty suggestive so uh, i'm a i am I got it right here i'm gonna i'm gonna get right to it uh, how do you explain that that hmm? genetics you have some sort of like low angle Squat routine to pop that region in that way. I mean, what's going on here, man? Are you smuggling pumpkins? Got a couple of small pumpkins there. Jesus Christ, my heart is beating like crazy right now. It reminds me of when I went on that meth journey. Confront my inner child, and yeah, I, I just... a meth journey. I think you mean like ayahuasca, like you, South American plant known for its medicinal. Problem is that we know so much about the whole bit of from Deadpool movies that we see that. Widzimy, jak bardzo gra w tym momencie i jest to bardzo niezręczne. Po prostu to, ten sposób grania humorem zadziała w filmie niekoniecznie zadziała w wywiadzie na ludzie. I, e, zwłaszcza, że znamy maniery Rajana, kiedy gra. I to są dokładnie. Te on gra jakąś rutynę przed nami, udając, e, że prowadzi wywiad i. i, i źle to siedzi. Benefits definitely not meth. You should not be doing a meth journey. Uh, I've been on a meth journey for about six months now. I mean, I'm not a doctor, but you're probably going to die. I don't feel well. You don't look well. Let's talk motorcycles here. Do you ride? Uh, yeah, a little bit. What kind of bike do you like to ride? I mean, anything with two wheels and kickstand, right? Honestly, that could be anything. I mean, as far as I know, you just described, you know, riding Stephen Hawking uh, through the Nevada desert in the middle of a summer heat wave. He's not going to make it. Ryan? Um... Yep. You want to take a break from Blake? Sure. Hello, Brandon. No. Okej, to chyba był cały fragment z Rajanem. No cóż, um, no nie wyszło to za bardzo, nie pykło, zwłaszcza, że mam wrażenie, że trochę źle wybrali film do swojego typu marketingu i swojego typu humoru.